Henka, witam Was w moim pierwszym odcinku. Dzisiaj jest rocznica Powstania Warszawskiego. Tak. Jesteśmy w Świętowo, przyszliśmy, tak? Przy dzielnicy Ursynów. Tak. Niedługo będzie godzina W, prawda? Pomachaj flagą. Inna będzie ta siostra. Szanowni Państwo, w imieniu samorządu dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy witam Państwa bardzo serdecznie. Jest już z nami Pan Burmistrz dzielnicy Ursynów, Pan Robert Kępa. Witamy Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, plan dzisiejszego naszego spotkania wygląda następująco. O godzinie 17, a dokładnie za 3 minuty, czyli za 2.17 udamy się na skrzyżowanie ulic Aleja Komisji Edukacji Narodowej i Gandhi, która zostanie przy pomocy służb mundurowych, Straży Miejskiej i Policji zablokowana. Żebyśmy wyszli, tak żeby o godzinie 17 stanąć w tym centralnym miejscu w naszej dzielnicy i oddać hołd tym bohaterom, którzy 74 lata temu podjęli tą heroiczną walkę. Później, po zakończeniu już tak zwanego głosu syren, proszę Państwa, żebyśmy się wrócili tutaj w to miejsce i wtedy nastąpi uroczyste podniesienie flag na masztach usytuowanych przed naszym urzędem. Podniesienie flag będzie w rytmie hymnu państwowego oraz później marszu Mokotowa, więc w związku z powyższym prosiłbym Państwa o zachowanie należytej pozycji przy tych utworach. Potem nastąpi życzenia od Pana Burmistrza, mam nadzieję, ewentualnie słowo, ale na pewno nastąpi wspólne śpiewanie w rytmie piosenek, pieśni powstańczych puszczanych tutaj przez pracowników Urzędu Dzielnicy. Ze swojej strony zachęcam Państwa w każdym momencie do podpisywania się, czy wpisywania życzeń, przesłania dla przyszłych pokoleń. Jest to zgromadzone tutaj przy wejściu do Urzędu Dzielnicy. Naszego urzędu i to wszystko z mojej strony. Szanowni Państwo, na moim zegarku jest za 3, więc proponuję za Panem Burmistrzem pomału przesuwać się w kierunku skrzyżowania. Tam harcerze i służby mundurowe pomogą nam bezpiecznie wyjść na środek, żeby oddać tą. Tak właśnie wyglądają chody na Ursynowie. Rzadko się zdarza, że można było wchodzić na ulicę bezkarnie, co? No to, że tamtędy przyjdziemy. Można powiedzieć, że prawie nigdy, prawda? Mhm. Wierzba! Czerwony z lewej! Zostałem
jest flaga ucynowa. Dziękuję. Ty stoisz z prawej strony flagi, a ty stoisz z lewej strony flagi. Brawo. Nocni kupiec harcerzy! Jurga w Kuszeregu!
Tutaj. No to ułóżmy też. Malinowski. Proszę reguł. Kargol. Dziurka tej biurka. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem łączył się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem łączył się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Nasz marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem łączym się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem włączy się z narodem. Z kim do Poznania poszedł, z kim za Boże, dla ojczyzny ratowania wróci się przez morze. Aż marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Nasz marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Ojciec do swej basi zapłakany, słuchę jego pomy nasi i tarabany. Nasz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Rocznica. Na Powstaniu Warszawskim byliśmy na 74. rocznicy wybuchu, tak. Powstania. Warszawskim. Bo dużo osób zginęło. Dużo osób zginęło, tak. Podczas powstania przyszliśmy ich upamiętnić. Te 74 lata to nie jest tak dużo, bo pewnie każdy z was ma w rodzinie osoby starsze niż te 74 lata. Prawda? My też mamy, tak, dziadka starszego. 83. Tak. O. Miał prawie 10 lat. No to trzymajcie się, tak? Pa. Pa, i dajcie łapkę w górę.